Fajna chata. Znajduje się w Niemczech, w opuszczonym domu, w którym jest praktycznie całe wyposażenie. Między innymi stare meble, Feniks. Zaraz zobaczymy, co jest w reszcie pomieszczenia. Widać, że od dawna nikt tutaj nie zaglądał. Tutaj co? Kuchnia. Tu mamy kuchnię. Kanapę. O, są mi rodzinne zdjęcia. Kiedy dom został opuszczony, dokładnie nie wiem. Zaraz poszukam jakiegoś kalendarza. Tu nie byliśmy. Dziwny zapach bardzo. Jakiś magnetofon szpulowy. Narzędzia. Wygląda jak jakiś zakład krawiecki. A tu co za sprzęt? O kurde. Takiego czegoś jeszcze nie widziałem. Karol. Wygląda ciekawie. Tutaj nici. Kolejny sprzęt. ...2020, czyli tak naprawdę 3 lata temu. Ale wyposażenie mówi trochę coś innego. Bardzo dużo maszyn. To jest też chyba overlock. Idziemy zobaczyć do góry. Tutaj kolejny sprzęt jakiś dziwny. Pęki kluczy. I chyba sypialnia. Kolejna maszyna. Tutaj jakiś zakład szewski na pewno.
zbyt wiele tych maszyn, żeby było tutaj zwykłe domostwo. Jest w fatalnym stanie. Wszystko się sypie. Nie wiem, czy ktoś będzie próbował go ratować. Ale nie wiem, czy nie jest za późno. Magiel. I chyba ostatnie piętro. Albo i nie. Budynek jest bardzo wysoki. Zobaczcie, jeszcze wyżej można iść. Tutaj też tynk spada. Mam wrażenie, że podłogi są przechylone. Zobaczcie, wszystko podparte. Coś mi się wydaje, że niebezpiecznie jest chodzić tutaj. Miedziany? Pierwszy raz coś takiego widzę. Wenus. Tutaj pusto. Wanna. Żeliwna. Jeszcze starego typu. Zbiornik wyrównawczy? Nie. Spłuczka. To jest spłuczka. Ale jaja. Jeszcze wyżej możemy wejść. Tylko, że to wszystko nie runie wraz ze mną. Dom jest w fatalnym stanie. Zobaczcie, chyba ktoś będzie ratował ten dom, bo widać, że zaczęli tu chyba jakieś prace prowadzić, aby dom się nie zawalił po prostu. Tutaj już nic nie ma. Dobra, będziemy powoli szli na dół. Niebezpiecznie jest tutaj chodzić faktycznie. Zobaczcie, popękany cały dom. Teraz rozumiem, skąd te belki. Tu jakieś pasy rozciągnięte. O kurde. To jest chyba dobry moment, żeby się stąd ewakuować. Tu byliśmy? Chyba tak. Dobra, schodzimy na dół. Gdzie tu było wyjście? Nie, tu nie, to była kuchnia. Tutaj zakład. Dobra.
Myślę, że mogę już zakończyć eksplorację. Pokazałem wam wszystko, co było w tym domu. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra. Ja powoli wychodzę. Także widzimy się na następnej eksploracji. Na razie, do zobaczenia.